Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony i zapraszam was na kolejny odcinek z naszej serii. Zagrałem w Risen 2 Mroczne Wody, nagrywane zaraz po poprzednim, ponieważ mam naprawdę wielką ochotę na grę w Risena. Naprawdę się znowu wciągnąłem, czy ten fantastyczny klimat, widzicie jak słońce szybko zachodzi, jeden, to jest niebywałe. Tak, od razu już się ściemniło. To jest ta chata rybacka i Eddie w środku, który został tak naprawdę chyba na pożarcie swojego przyjaciela w grocie, gdzie łowili ryby. Co to za potwór, nie wiadomo, właściwie też nawet nie wiadomo, czy na pożarcie go zostawił, czy tak naprawdę ten przyjaciel jednak jeszcze żyje. Przyjaciel to jest oczywiście Duncan, zaraz sobie zobaczymy, gdzie tu się znajduje. Tak, tu jest Hobgoblin, to są takie tylko przypuszczenia. Nie wiem, jakiego stwora Eddie mógł usłyszeć w grocie, ale się nim zajmę. Coś aż mi się normalnie Wiedźmin kojarzy. Mówił, że grota na końcu plaży, to pewnie chyba o to chodzi, nie? Ja myślałem, że na północy, bo tutaj też są jakieś groty, jak widzicie. Ale pójdziemy sobie tutaj. Pójdziemy sobie tutaj do tej oto groty. No i zobaczymy, dokąd trafię. Myślałem jednak, że tutaj ta grota to jest tak naprawdę tamto przejście, co były te nietoperze. I się okazuje, że to jest zupełnie inne miejsce. A może by tam wyszedł nawet i bym tego żałował bardzo. No nie wiem. O, jeden, co to jest? Czy to... Nie, to jest zwyczajny pająk. Nie jest zwyczajny, bo ma strasznie dużo życia, jak widzicie. Naprawdę. Bardzo dużo życia. Już mi chyba nie starczy amunicji na niego. No dobra, może bez przesady. Ale może być krucho. O Jezu! Jakie obrażenia! Czyżby to było coś a la pełzacz z Gotika? Czy nie? Dobra. Świetnie! 200 punktów chwały. I nic z niego nie wypadło. Co za dziad. Nie warto go zabijać w takim razie, jak nie ma z niego żadnego luta ciekawego. I tak, tu mam jakąś skrzynię. Chyba znalazłem twojego przyjaciela. Nie, nie, to jeszcze nie jest ta grota, tak mi się wydaje. No nie, tutaj, to jest dopiero wejście do niej. Chyba. Chyba to jest to wejście do tej groty. Dobra. Co tu jest? Złoto i rum. Będzie do leczenia trochę rumu. A może to jest tam jeszcze dalej, co? Bo to jest chyba tylko takie przejście. To nie jest właściwa grota, tak mi się wydaje, bo tu mam tylko nietoperzy parę. Oczywiście, że to nie jest to miejsce. No. Dobra, to jest nawet ciekawy sposób, żeby takie odpychać, dopóki sobie nie przeładujemy. Nie? Coś z nich jest? Jakieś szpony. No, szpony zwyczajne. Co to jest? Jakiś grzyb? Potoku czy coś tego typu? Tak, grzyb potoku. No, tutaj potoku nie ma. Ale dobra, czyli w takim razie idziemy na koniec plaży. Nie wiem tylko właśnie, czy powinien się kierować w kierunku południowym. Teraz też się ściemni, to może nie być najlepszy moment na taką wyprawę. W nieznane tak naprawdę, no ale zobaczymy. Tu jest kolejny krab. Czekajcie, aż sobie zobaczę jeszcze raz ten dzienniczek, czy to jest wszystko dobrze oznaczone. No on tutaj, on jest zaznaczony jako Eddie po prostu. To nie jest jakoś wejście do tamtej groty zapisane. Chyba, że zobaczę sobie raz jeszcze tylko może dialogi. Zaraz. Gdzie jest ta grota? Niedaleko, na końcu plaży. Super! Niedaleko na końcu plaży. Dobra, wydaje mi się, że to gdzieś tutaj będzie. Chyba, że tutaj może jeszcze, co? No, dojdziemy do końca i zaraz się przekonamy. Kurde, dwa wielkie kraby nam idą. To jest niezbyt fajne. No, przestań się bronić. Dobra. Pierwsze załatwione. Przez na drugiego. Dobra, oj, chciałem powiedzieć, że kolejny krab wykończony. A jeszcze się, zobaczcie jak trzyma, jak się blokuje tutaj. No padnij w końcu, co? Jeszcze nie zabiję może, co? Taki spam jeszcze powinien być. Dobra, coś z niego wypadło. Muszle ostrygi, z tego to samo. No tutaj te roślinki, to nawet nie wiem, czy mi się chce to wszystko zbierać. Tak, patrzę, gdzie tu jest ta cholerna grota, kurde, bo tu się już plaża kończy. Ale ostrygi pozbieram oczywiście, chyba, że tu trzeba przez wodę przejść. Nie, przez wodę nie trzeba przejść. Nawet nie można przejść przez wodę, bo się od razu topimy. Dobra, to sobie z wodą dajemy w takim razie spokój. Gdzie mogę teraz pójść? Kurde. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj, w tym kierunku. Trochę się rozejrzymy. Tu jest, widzę, jakaś kolejna skrzynia. Ale tu raczej na takim cypelku groty żadnej nie będzie, tak mi się wydaje.
Aż są jakieś szczątki ludzkie, no ale... Nie, no nie ma opcji, żeby to takie było, szczerze mówiąc. No się już ściemnia, ja cię kręcę. No, tu nic nie będzie. Można się jedynie wspiąć i podziwiać widok. I można popełnić też samobójstwo. Tam nic nie ma. To było całkiem sprytne. To było całkiem sprytne ukrycie. Chyba widziałem to. Chyba widziałem. I to trzeba chyba iść w drugim zupełnie kierunku. Widzieliście? Przed chwilą jak tam skoczyłem. Trzeba jednak w kierunku północnym iść, tak mi się wydaje. Znaczy po tym co przed chwilą widziałem, tak strzelam. Sprawdźmy w takim razie. No wydaje mi się, że tam jest nad moją głową. Tu. Przenieśmy się z powrotem. Tam jest, widzicie? Nad moją głową takie wejście. Tylko pytanie, czy tam będę mógł przejść, bo tam jest woda. Znaczy przynajmniej po tym, co na mapie byłem w stanie zaobserwować, tak sądzę. No ciekawe, czy tam wejdziemy, czy... O Jezu! Czy też nie? Się przestraszyłem. No i znowu nie trafiłem tym pistoletem. Szkoda naprawdę amunicji mojej. Palaj krabie w końcu. No, teraz padniesz. Dobra. Muszla, ostrygi, czarny lender. Dobra, trochę się najedzmy. Coś tu było do podniesienia? Coś było, jakiś owoc maki. No, jako jedzenie się zalicza, świetnie. I tu jest to wejście. Tylko zobaczymy, czy uda mi się tędy normalnie wejść. Tak, to jest to. To jest to, już widać po przeciwnikach, że... No, jakbym tutaj nie mógł wejść, to ich na pewno tutaj nie było, tak jak właśnie tam, jak poszedłem w tamtym kierunku. Ty, skudo. No. Ale jak już trafię tym pistoletem, to obrażenia są naprawdę świetne. Znakomicie, chodźmy dalej. Save'a i kurczę, no chciałem oszczędzać tą amunicję trochę sobie na tego potwora, na tego bossa właściwie jakby, ponieważ na samym mieczem to myślę, że za dużo tutaj bym nie zdziałał. Czy też mnie goni? Nie wiem, takie wrażenie, jakieś dziwne dźwięki słyszał. Oni tutaj gdzieś właśnie łowili i to jest chyba ta bestia. To jest właśnie chyba ta bestia, o której słyszeliśmy. Najpierw się zajmiemy tymi diabłami piaskowymi, wszystkimi. Kurde, czy to już do mnie idzie? Tak, to już do mnie idzie. O Boże, jakie to jest wielkie. No padniesz w końcu. Ale nie ja! Jezu. Trzeba się stąd wycofać. Coś trzeba zjeść. Dobra, nie wiem czy on wyjdzie z tej groty, raczej nie. To piaskowe diabły wszystko sobie zabijemy. Nie, chyba on tutaj idzie, nie mówcie mi, proszę. Piaskowe diabły od razu mi się zawsze kojarzą z moimi początkami w Ryzenie dwójce. Jak na samym początku z nimi tutaj miałem problemy, nie potrafiłem ich zabić. No system walki nie jest za łatwy, na początku trzeba się bardzo do tego przyzwyczaić. I te Elysium zbierałem, nawet nie wiedziałem do czego to służy, w sumie nawet nadal do końca nie wiem po co to jest. Tak, dobra, zobaczmy sobie teraz tak. Na piątkę to sobie zamienimy. To jest grognia, a to jest room chyba, coś takiego. Dobra. Safe. I teraz czeka nas ta właśnie walka z tą bestią. Z tym oto potworem. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nas czeka walka z kilkoma piaskowymi diabłami. Mam nadzieję, że to już jest ostatni. Co on tam się tak zablokował w tych grzybach? Patrzcie tylko. Inteligencją to on nie grzeszy. Mam kilka szczurów. Wow! Życie tam też nie ma za dużo. Ale to będzie banem. Trzy strzały, czy to było łatwiejsze do pokonania niż te krapy. Pieskowy nie. A, no to było żałośnie śmieszne aż. Zobaczmy, czy tego... Jego przyjaciela tutaj gdzieś nie ma. No bo może jakiś chociaż resztek po nim. Wydaje mi się, no, że raczej on tutaj nie przeżyłby tego. Kto wie, może gdzieś się skrył. Ale... Rzecz mówiąc wątpię. Wiecie, może jakaś szczelina była gdzieś tam wlazła, on go nie mógł dosięgnąć tam. Nigdy nie wiadomo. To jest jeszcze dalsze przejście. Czyli może jednak gdzieś tam jeszcze się schował, cholera, zobaczymy. Są jakieś skarby i proszę, jest jego kolega. Ty mnie jeszcze straszysz tutaj, Duncan. Ja ci tutaj życie ratuję, a ten jeszcze ma do mnie jakieś pretensje. Naprawdę nie rozumiem czasami tych postaci tutaj w Ryzenie, naprawdę. Dobra, weźmy sobie wszystko. I teraz mógłbym na się przespać, ale nie chcę tego robić. Porozmawiamy z nim. Skąd się tu wziąłeś? Przed chwilą mnie straszyłeś. Szukałem ciebie. Tak? Musisz być albo odważny, albo bardzo głupi, żeby tu przychodzić. Nie wiesz o grasującym tu potworze?
Ja sam ledwo uszedłem z życiem. Właśnie widzę. Przynajmniej tu jesteś. Jak się tutaj znalazłeś? Łowiliśmy w grocie z moim kumplem Edim. Wtedy pojawił się ten potwór. Eddie uciekł i mnie zostawił. To coś poszło za nim, a ja schowałem się tutaj. To coś było ogromne. Masz szczęście, że cię znalazłem. Sprawy mają się coraz gorzej. Kiedyś ta wyspa była całkiem bezpieczna. Jedyne, co mogło ci się przytrafić, to spotkanie pijanego jak Bela pirata. A teraz mnóstwo różnych potworności wypełza z morza. Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Można już iść. Do domu, chodzi o Marę. Nie żyje. Nie żyje? Dzięki Gergerowi. Na pewno więcej nie pójdę na ryby w to zasrane miejsce. Proszę, coś ci się należy za uratowanie mnie. Zostanę przy łowieniu ryb i zostawię poszukiwanie skarbów specjalistom. Dobra. Dzięki za mapę z drogą do skarbu. Teraz chodź. Twój przyjaciel martwił się o ciebie. Dlatego tu jestem. Dokładnie. Nie wydawał się mocno zmartwiony, jak uciekał i mnie tu zostawił. Jak to wszystko się skończy, pewnie będziemy się z tego śmiać. Ale teraz, jeśli jeden z nas miałby zostać pożarty, wolałbym, żeby to był on. Szczery przynajmniej, no. Ten drań Eddie. Kiedy umrę, będzie pewnie chciał pocieszyć moją dziewczynę. Dobra. No i co, myślę, że można się już teraz przenieść, nie? Że on sobie sam spokojnie chyba da radę i się cofnie. Ja sobie tutaj się prześpię w tym łóżeczku. Naprawdę nie wiem skąd w takiej grocie, w takim miejscu. Gdybym się znalazł to łóżko. Być może to była jakaś osada piracka, po prostu wiecie, no. To jest zwyczajna grota, nie? Dobra, przenieśmy się, bo naprawdę. Wow! Kawałek przyszliśmy. Przenieśmy się teraz tutaj. I chodźmy porozmawiać sobie z Eddie. Mam nadzieję, że teraz już załatwi nam ryby i będziemy mieli wszystko, czego potrzebujemy na statek Slayna, aby móc odpłynąć już wreszcie z tej cholernej wyspy. Myślę, że wszyscy mieszkańcy nas też mają dość, bo przez nas jest to embargo tutaj nałożone. Pogadajmy sobie z nim. Załatwiliśmy Hobgoblina. Liśmy? Na pewno nie żyje? O ile w grocie nie było dwóch okropnych, warczących stworów, to tak, nie żyje. Mamy mroczne czasy. Dziwne stwory wypełzają z morza. Obawiam się, że to dopiero początek, a najgorsze dopiero nadejdzie. To nas pocieszyłeś. Spokojnie, twojemu kumplowi Duncanowi nic już nie grozi. Nie mogę w to uwierzyć. Byłem pewien, że już po nim. Tak się cieszę, że go ocaliłeś. Szczerze, dziękuję ci. Obaj mieliście szczęście. Nie musisz mi tego mówić. A co z beczkami z rybami? Spokojnie, dostarczę je na nabrzeże. Gówniany świat. Cieszę się, że jest jednak... Dobra, słuchajcie, na chwilę zatrzymuję nagranie tylko. No i wracamy, zróbmy save'a. I myślę, że możemy teraz śmiało się przenieść już teraz do portowego miasta. Mamy załatwione beczki, mamy załatwione... Znaczy, beczki z wodą, mamy załatwione beczki z rybami. Mamy załatwione działa... Proch. Nie prochu jeszcze chyba nie ma. Nie ma lepszego od powrotu z akcji. Tak, właśnie, chyba prochu jeszcze nie zabraknie. Chodźmy sobie na statek do Slayna, zobaczymy, czego on będzie jeszcze potrzebował, a może już niczego. Oj, Alvarez, co on tutaj może robić? Co na Boga się tu dzieje? Ups. Nie mogę teraz, admirale, zaraz odpływamy. Oddać cumy. Co się stało, admirale? Coś się stało, admirale? Nie udawaj, że nie wiesz, parszywy szczurze. Wyraziłem się jasno. Handel jest zakazany. To powinno być zrozumiałe nawet dla takiego cymbała jak ty. Admirale, prowadzisz spór ze Slaynem, nie ze mną. Nieważne, żaden transport nie opuści mojego portu. Koniec, kropka. Dalej nie rozumiesz? Zawarłem umowę z każdym z twoich ludzi. A jak mówi kodeks, umowa to umowa. Nie jest tak? Ośmielasz się zwracać kodeks przeciwko mnie? Ty przebiegły kmiotku! Slayn cię na mnie nasłał! Ruszaj! Nie mogę wystąpić przeciw kodeksowi. Ale pamiętaj, kapitanie, jeśli będziemy walczyć przeciwko sobie, Mara wygra! Zapamiętaj to! Strzeż się jej świty!
Dobrze znam. I teraz takie pytanie. No ba, kiedyś wspólnie. Nie, dobra, pominiemy to. O! Co wiesz o amulecie ziemi? Wiesz gdzie ma. Jeśli nie chcesz, żebym. Pytam, bo to. Wiem tylko tyle, że Stalowobrody ukrył swój. Zanim to powiesz, nędzniku. Nie! Ukrył go w skarbie Garcii. Nie wiem też, gdzie jest ukryty. Dobra. Także Alvarez, jak widać, nie ma już nic przeciwko temu, żebyśmy odpłynęli stąd. Przekażmy dobrą nowinę Slainowi, który... gdzie jest? Nie wiem. A, tutaj jest na dole. Jeszcze jedno. Mów, bratku. Il... dwie wys... zdobę... tylko... nieźle, mamy wszystko, żeby wyruszyć na morze. I nic nas tu nie będzie trzymać, chłopcze. Super, osiągnięcie. Dobrze będzie wydostać się z tej dziury. Powiedz, kiedy będziesz gotowy wyruszać. Możemy teraz opuścić Antigue. Więc pakuj swój tyłek na łódkę. Powiedz sternikowi, żeby wysadził cię na wyspie złodziei. Wyspie złodziei? Zobaczysz, jak tam dotrzesz. Dobrze, ale nie pozostawaj daleko w tyle. Nie martw się, brachu. Będę tam. Zobaczymy się na wyspie. No dobra. Wracamy w takim razie teraz na nasz statek, który jest zacumowany jakieś tam, nie wiem, 20 metrów dalej może. Wyspa złodziei. Czy ja bym coś jeszcze tutaj chciał zrobić? Wiecie co, może sobie jeszcze pójdziemy tylko na chwilę do tego gościa, do tego Henry'ego, tak? Henry? Trzeba być Henry. I sobie od niego kupimy jeszcze trochę śrutu i naboi. No właśnie. Wiem, że mam mapę skarbu, ale... Spati! Trzeba być cholernie odważnym. Ile ja mam pieniędzy? Wszyscy o mnie i o Patty mówią fajnie. Ile ja mam tutaj pieniędzy? 5700, kurczę. Nawet nie mam pewności, czy w tym skarbie by była kasa, wiecie? No może sobie jednak jeszcze zdobędę ten skarb, jak już dostałem mapę. Tak myślę, że to powinno być. Mapa skarbu. Jak to się robiło, kurczę, nie pamiętam już. O. Jak się mapę tutaj wpakowywało, żeby nam znacznik dało. Właśnie nie pamiętam. Czekajcie, to chyba się wchodziło w mapę. Nie, to nie tak. Dobra, nie pamiętam, jak to się robi, więc dam sobie z tym po prostu na razie spokój. W razie czego na Antigue będę mógł po prostu cofnąć się i wrócić, nie będzie z tym żadnego problemu. I wtedy sobie najwyżej mapę skarbu zdobędę, bo wiem, że to jest akurat głupi ten system, znaczy ja go tam nie do końca zawsze ogarniałem. Z ustawieniem skarbów po prostu trzeba go tutaj gdzieś znaleźć, gdzieś tam go sobie tutaj wpakować, dopiero później się pojawi znacznik tutaj, a tam taka tam, wiecie. Zabawa. Wróćmy na statek. Oba statki są załadowane po brzegi. Ach, jesteś moim bohaterem. Slane chce się ze mną spotkać na wyspie złodziei. Wiem tylko, gdzie to jest, ale nic poza tym. Jej nazwa jednak jakoś mnie nie zachęca. Jeśli zginiesz, to będziemy wiedzieć, że to pułapka. Pora wytyczyć nowy kurs. Tak jest, kapitanie. Wyspa złodziei. Zobaczmy. A, tutaj jest wyspa złodziei. Pewnie jeszcze na tą wyspę będziemy mogli popłynąć. To pewnie już będzie koniec naszej przygody pirackiej. A tak mi się wydaje, że to się jeszcze odblokuje. W tych połączeniach to wszystko widzę. No. Może się tutaj będziemy. Chodźmy najpierw tutaj. Wyspę złodziei, popłyńmy. A zostawię kasynkę, bo długo jej nie było naprawdę. Ta pogoda mnie wnerwia, bo ciągle pada, ciągle jest burza, niby słoneczko świeci, tam jakieś białe chmurki mamy. Dobra, pominę to. Tak. Zostawię tylko filmik, jak będziemy tutaj przypływać. No i znowu fatalna pogoda. Naprawdę beznadziejna pogoda. Mam nadzieję, że Slane tutaj będzie, bo nigdzie nie widać jego okrętu. Dobra, jesteśmy na wyspie złodziei. Witamy na wyspie złodziei.
Fajnie. Statek Slane'a jest zakotwiczony tam, ale na pewno jest teraz na lądzie. Świetnie. Popłynę tam teraz. Poradzisz sobie beze mnie? Owszem. A ty? Czy coś jeszcze możemy? Możesz pójść na wycelem, no ale dobra. Zostań tutaj, Patty, najwyżej. Się pod ciebie wrócę. Jak ty to robisz? Sprawiasz, że ludzie robią, co chcesz. A robią? Owszem. Ja również. Nie wiem dlaczego. Chciałbym mieć twoje zdolności przywódcze. Nie rozumiem, dlaczego nie dostałeś awansu. Jesteś dobrym żołnierzem. Ale mówią, że mam niewłaściwe podejście. Skąd wiesz? Tak mówi o mnie Sebastiano. Tak bywa. Zawsze byłem samotnym wilkiem. Gdyby to ode mnie zależało, byłbyś przywódcą stada. Naprawdę tak uważasz? Dzięki. To dla mnie wiele znaczy. Czyżbyśmy przeżywali emocjonalny moment? Dobra, lepiej chodźmy już na ląd. Do łódki. Popłyń na wyspę oczywiście. 200 punktów chwały. No i mamy Slane'a. Co myślisz, bracie? Widziałem już gorsze miejsca. Wyspa złodziei. Kawałek raju na skraju cywilizacji. Ktoś tu mieszka? Tylko gnomy. Jeśli można ich uznać za ludzi. Gnomy? Niemal rozdeptałem kilka tych zaraz gdzieś na północy. Ale wątpię, żeby zaszły tak daleko przez wyspę. Nie są zbyt odważne, a to niebezpieczny teren. Często tu przypływasz? Tylko jak muszę coś ukryć. Swego czasu spotykałem odważne gnomy. Wszystkie, które ja spotkałem, to tchórzliwe i złodziejskie szkodniki. Ale mamy coś ważniejszego na głowie. Nie boisz się, że ktoś odnajdzie twoją kryjówkę? Nie ma na to szans. Chyba, że komuś o niej powiem. Komuś? Czyli mnie? Racja. Może dla bezpieczeństwa powinienem odciąć ci język. Albo znajdę inną kryjówkę, jak już tu skończymy. Myślisz, że Mara wie, co knujemy? Tego nie wie nikt, brachu. Poznasz odpowiedź, jeśli pojawią się tu jej potwory. Przejdźmy do interesów. Tak, tak, brachu. Gdzie jest ta twoja kryjówka? Wzdłuż plaży, a potem w głąb lądu. Idę przodem, ty za mną. Sprawdź najpierw swoją broń. Są tu groźne zwierzęta i jeszcze gorsze rzeczy. Jestem gotowy. Na twoim miejscu przygotowałbym broń. Idziemy. Dobra, przygotuję muszkiet. Dobrze, że on prowadzi, bo ten opis powiedział, no wzdłuż plaży, a potem w głąb lądu, to naprawdę by mnie za bardzo nie nakierowało, tak naprawdę jego kryjówki. Taki ogólnikowy opis miejsca ukrycia. No prowadź, prowadź. Się zatrzymujemy ciągle. Krawa zostawię w spokoju. To będzie bardzo wymagająca walka. A za dużo tej amunicji nie mam. 135 strzałów to wbrew pozorom wcale tak dużo nie jest. Ścieżka prowadzi w głąb lądu. Dobrze, idźmy dalej. Trzymaj się za mną. No dobrze, nie musimy się zatrzymywać co 10 metrów. Dobra, dobra. O, dostał nawet. Świetnie. Przypadł. Jeszcze raz. Proszę, idź dalej. Dobra, już myślałem, że znowu będę musiał z nim porozmawiać. Weźmy nasz muszkiet tylko. No, on też będzie biegł wtedy tak sprintem, czy nie? Nie, on chyba nie będzie. Nie potrafi tak szybko biegać. Kolejne potwory. Nie jest daleko. Jaskinia jest na końcu ścieżki. To wcale tak w głąb lądu tego nie ukryłeś. Mapy oczywiście nie mam, wysepka jest bardzo mała, jak widzicie. Termity. No dobra, szybko się termitami zajmiemy. One nie należą do jakichś potężniejszych przeciwników. Najgorsze są te termity wojownicy. Z tego co pamiętam. Robotnicy są jeszcze znośni, żołnierze, a są jeszcze chyba wojownicy. A coś się pomyliło. A może to ci żołnierze są najgorsi? Ale chyba są jeszcze termit wojownik. Chyba coś takiego jeszcze było. Robotnik to jest banał. Natomiast żołnierz już potrafi sprawić trochę problemy. No, tak trochę pograłem na zwłokę. Dobra, odnurzę.
chodźmy dalej. Na co czekasz? Ja nie wiem, na co ty czekasz. Chodźmy dalej. Widzisz? Tam jest wylot jaskini. Nóż ofiarny jest w środku. Ty, tylko masz iść ze mną. Najwyższy czas. Dobre rzeczy czekają na wytrwałych. W jaskini jest skrzynia. Nóż jest w środku. Zaraz, ty nie idziesz? Lepiej zostanę na czatach. Szybko, nie mamy całego dnia. Nie podoba mi się to, bo coś się boję, że może mnie wykiwa. Na co? No dobra. Aha, tu już jest ta skrzynia. To nie jest jakoś super daleko. No, Slane, mam nadzieję, że tu zostaniesz naprawdę. Nie, to chyba nie jest ta skrzynia, tam jest jeszcze dalej przejście. To by było zbyt proste. A może i jednak tu... O, widzicie z tyłu? Co się dzieje? No nie, widziałem. Nie ma noża, co? To zdrada, prawda? Ta podróż nie poszła na marne, brachu. A oto prezencik od Mary. Nie wierzę. Naprawdę? Ten podstępny drań Slane oszukał mnie. Muszę się stąd wydostać. Naprawdę Slane mnie zdradził? Czego tu dla mnie nie ma? I jeszcze współpracuję z Marą. Tyle zachodu, żebyśmy odpłynęli, żebym mu pomógł. Bo tak by utknął. A on jeszcze mnie zdradził i się okazuje, że pracuje dla Mary. Dobra, to mnie naprawdę zaskoczyło w tej grze, to było chyba to było naprawdę najbardziej szokujące jak na razie w całej naszej tej rozgrywce. Dajcie znać, co sądzicie o tym przebiegu i rozwoju akcji. Ja w tym momencie zakończę odcinek, bo on trwa już praktycznie 30 minut i tego staram się zawsze trzymać. To tak jest całkiem długo, mi się wydaje. 25 minut nawet jest ok, myślę. Słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Naprawdę, zaskoczyło mnie to. Aż chcę się kontynuować dalej, zobaczyć jak ta gra się skończy, bo wydaje mi się, że naprawdę wielkimi krokami zbliżamy się do końca, chociaż to może być tylko takie moje złudzenie. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, zachęcam do oceny i do komentowania. Do następnego odcinka, trzymajcie się, pa pa!